dzisiejszym, mimo że pogoda była niepewna, postanowiłam z Palenicy Białczańskiej, polany położonej w Dolinie Białki, wybrać się w kierunku największego i najpiękniejszego w Tatrach Wysokich wodospadu Siklawa. Poruszając się asfaltową drogą, już 30 minut dotarłam do wodospadów, które z racji huku, jaki powoduje spadająca nimi woda, zostały nazwane wodogrzmotami Mickiewicza. Z tego miejsca do Siklawy jest jeszcze daleko i tak naprawdę łatwy szlak tutaj się kończy. Ze względu na to, że Siklawa była celem mojej dzisiejszej wycieczki, ruszyłam w dalszą drogę poprzez Dolinę Roztoku. Od wodogrzmotów idziemy w kierunku Doliny Pięciu Stawów, Doliną Roztoki, ale jest ciężko. Najpiękniejszy w Tatrach wodospad Siklawa. Dotarliśmy. Ale warto było. Wspaniale. Naprawdę przepięknie. Dzisiejsza wycieczka kosztowała mi trochę wysiłku, ale warto było. Rozpoczęłam całą podróż od Łysej Polany poprzez Dolinę Roztoki, a w tej chwili znajduję się przy największym w Polsce wodospadzie, wodospadzie Siklawa, który ma prawie 70 metrów wysokości. Przepiękna źródlana woda, przepiękny krajobraz i przyroda tatrzańska. Zobaczcie.
I znów piękny widok na Siklawę.